Ja mam nadzieję, że ten nowy odcinek już będzie mniej wojenny, jednak od tego tematu nie uciekamy, co jest chyba wszystkim na rękę, ale cóż, zapraszam na najnowszy odcinek Niedzielnik. Co najmniej 17 osób zabitych, kilkadziesiąt, setki nawet rannych. Taki jest właśnie bilans meczu o mistrzostwo meksykańskiej ligi. Spotkanie rozgrywane między Corretrao a Atlasem, o ile nie przekręciłem nazwy, zostało przerwane przez sędziego w 63 minucie meczu. Dantejskie sceny się tam działy i takie rzeczy no, nie powinny mieć miejsca na żadnym stadionie, w żadnej lidze na całym świecie. No nie powinno tak się dziać. Specjaliści od błyskawicznego podboju Kijowa rozważają wycofanie się ze zrzeszenia FIFA i rozważają przyłączenie do strefy Azji. Robią co mogą, jednak z tego co czytamy w internecie, no to Azja też sobie tam za bardzo nie życzy ich obecności u siebie, także zobaczymy co wymyślą nasi eksperci. W sobotnim stanie futbolu pan Gołaszewski wyznał jakoby zainteresowanymi meczem sparingowym z Polską, rzekomym meczem sparingowym z Polską, były przynajmniej trzy reprezentacje, m.in. reprezentacja Republiki Południowej Afryki, Uzbekistanu oraz Indii. No nie jest to zbyt mocne grono rywali, no też fajne takie przetarcie i rozegranie się chłopaku przed tym trudniejszym rywalem. Jak to będzie, również zobaczymy, czy jakaś inna reprezentacja się włączy do gry. No wszystko jest w tej chwili przed nami. Abramowicz, tak jak mówiłem w tamtym tygodniu, sprzedaje Chelsea i rozważa przekazanie wszystkich funduszy zdobytych poprzez sprzedaż na ratowanie ofiar wojny na Ukrainie. Z tym, że tutaj pojawia się malutki haczyk, bo Abramowicz nie chce ratować ofiar wojny w postaci Ukraińców, a w postaci Rosjan. Ciężko w takich momentach osądzać, które ofiary, po której stronie są bardziej ofiarniejsze, bo i z jednej, i z drugiej te ofiary są po prostu wymysłem, są skutkiem wymysłu chorego psychicznie człowieka. I tutaj jakby no, wiadomo o kogo chodzi, tak? Grzegorz Krychowiak wniecił bunt w swojej drużynie. Do tego stopnia, że rosyjscy dziennikarze nazywają go szczurem. O co dokładnie chodzi? Mianowicie Krychowiak miał namawiać swoich kolegów z drużyny do rozwiązania kontraktu z Krasnodarem i odejścia z drużyny. Podobno nawet zbojkotowali oni trening, nie stawili się w ośrodku treningowym, na co działacze Krasnodaru mieli odpowiedzieć tym, że zgadzają się na rozwiązanie kontraktów i nie chcą ich u siebie w drużynie. Również w tym tygodniu Kamil Grabara rozegrał swój 20 mecz w barwach Kopenhagi. I co ciekawego, ten 20 mecz był czystym kątem, które daje mu 50% czystych kąt we wszystkich występach. Tak mówiąc najprościej, na 20 meczów 10 razy nie wpuścił żadnego gola. Wielkie brawa dla młodego Polaka. I z takich wydarzeń pozasportowych nagrałem ten filmik, o którym mówiłem. Tak, tu jest gdzieś ten link, zapraszam serdecznie. O Islandii jest i o Makuszewskim, ale tyle to widać z tytułu. W tym tygodniu to chyba na razie wszystko. Nie dzieje się za wiele, cały czas wszystko krąży wokół wojny i wokół tych sankcji. A też no, staram się o tym jak najmniej mówić, no bo i tak jesteśmy zalewani informacjami z Ukrainy cały czas i wiemy jak źle tam jest. Miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu już nie będzie nic o wojnie. Oby. Na razie.